Program, który Państwo oglądacie, to Wieczór WTK. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie i już teraz gorąco zapraszam na niezwykle interesującą rozmowę, na którą sam przyznam, czekałem bardzo. Mateusz Skrzypczak zdobył nie tak dawno Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Człowiek, który ma Lecha w sercu, przyczynił się do zdobycia tytułu przez kolejorza w tym jubileuszowym roku. Jego tata jest kierownikiem pierwszego zespołu, a brat kibicem poznańskiej Lokomotywy. I właśnie popularny Skrzypa został nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok. 21-latek, który związał się z żółto-czerwonymi dwuletnią umową z opcją przedłużenia o rok, przenosi się do Białegostoku z Lecha Poznań. Będzie występował z numerem 72. I już teraz Państwa i moim gościem, gościem Wieczoru WTK, w naszym studiu na żywo jest właśnie Mateusz Skrzypczak. Dobry wieczór, Mateusz. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzięki za to, że przyjechałeś tutaj do naszego studia. Wiem, że masz teraz niezwykle napięty terminarz Poznań-Białystok, Białystok-Poznań. No chyba dużo dzieje się w Twoim życiu teraz. No tak, te ostatnie tygodnie są bardzo intensywne, bo i przeprowadzka, i też była celebracja mistrzostwa. Dużo zmian, dużo takich nowych rzeczy, ale no muszę to wszystko załatwić i no już jutro ruszam do Białegostoku. Mati, chronologicznie zdobywacie tytuł mistrza Polski, świętujecie. Dla ciebie no, wydaje mi się, że niezwykłe przeżycie, bo przecież w sercu masz Lecha. Wiemy dobrze, że ty jesteś człowiekiem z krwi i kości tutaj stąd. I później po zdobyciu mistrzostwa Polski okazuje się, że Jagiellonia Białystok będzie tym następnym klubem, w którym będziesz się rozwijał. Co urzekło cię w Białymstoku? Co mnie urzekło? Mi się wydaje, że wizja na to, jaką Jagiellonia ma na mnie, na moją osobę i ten taki nasz wspólny projekt, który mi się wydaje, że jest najlepszą opcją i dla mnie, i dla Jagiellonii. Więc myślę, że to po prostu dobry krok dla mojego rozwoju gdzieś tam piłkarskiego. Mati, ty wiesz chyba dobrze, jeżeli nie, to muszę cię uświadomić, że tu wszyscy w Poznaniu na ciebie czekają. Szybko wracaj z tej Jagiellonii, bo my chcemy ciebie w Lechu. No, zdaję sobie sprawę, że gdzieś, że jest część Poznania, która gdzieś tam czuje sympatię do mnie, jest mi bardzo miło, ale no teraz rozdział Lech Poznań jest dla mnie zamknięty, ale mam nadzieję, że kiedyś się uda wrócić i napisać tam jakieś kolejne kartki do tej historii. Powiem tobie więcej. Tutaj właśnie w tym studio moim gościem chyba z 2 tygodnie temu był Zaki, Zbigniew Zakrzewski, którego na pewno dobrze kojarzysz. I ja zapytałem Zakiego na żywo w tym studio właśnie o ciebie. I ja mówię, jak to jest, Zaki, że Mateusz teraz będzie w Jagiellonii? Czy to oznacza, że dajecie czas, że Lech daje czas, żeby Mateusz rozwinął skrzydła i szybko wracał do poznańskiej Lokomotywy? A Zaki powiedział, na to liczymy. Chcemy, żeby Mateusz tam pokazał, co umie, bo ma talent niebywały. No i wróci tu do nas i mocno w to wierzymy. To są słowa Zakiego. No zobaczymy. No mówię, tak jak ja teraz jestem piłkarzem Jagiellonii, to jest dla mnie najważniejsze. Może być życie różne, scenariusze piszę. Może być, że będę grał w Jagiellonii przez 10 lat. Może być, że za rok wyjadę za granicę, a może być, że no, scenariuszy jest dużo. Bardzo ciężko w piłce przewidzieć, co się wydarzy. Ale no, na pewno moim marzeniem gdzieś jest kiedyś jeszcze w Lechu zagrać. Oczywiście jesteś w takim miejscu, w którym wiele osób, wielu piłkarzy chciałoby być, bo zdobywasz mistrza Polski, jesteś młodym zawodnikiem, 21 lat. Dobrze znasz historię Roberta Lewandowskiego, przecież który też w Lechu Poznań grał tak samo dokładnie jak ty. Wydaje mi się, że mając świadomość tego, że Lewy, kapitan reprezentacji Polski, rozwinął skrzydła i no wiemy, kim dobrze jest, prawda, w tej chwili, gdzie jest, w którym miejscu, to wydaje mi się, że ty masz chyba wszystko ku temu, żeby w ślady Roberta jak najbardziej pójść, albo może i go przebić. No, to taka bardzo odważna teza, ale wiadomo, piłka nożna, tak już powiedziałem, jest nieprzewidywalna i Robert Lewandowski może być taką inspiracją dla każdego młodego piłkarza. I wiadomo, że ja mam swoje marzenia, swoje cele, i w które bardzo wierzę i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mam nadzieję, że uda mi się też zagrać w reprezentacji i stał czas do przodu. Ja nie widzę innej możliwości, Mateusz. Jest Guma, który przecież wczoraj grał też w reprezentacji. No, nie wspomnę o wyniku, to jest nieważne. Wytnijmy to. Ważne, że jest Guma z Poznania. Jest przecież Kamil Jóźwiak, tak? Mamy Tymka Puchacza. Ludzie, którzy w Lechu grali i ty jesteś według mnie następny w kolejce. Tylko oczywiście w tej Jagiellonii musisz pokazać, na co cię stać. I właśnie, bo jesteś na pewno już po rozmowach, rozmawiałeś już z ludźmi z Jagiellonii. Czy będziesz miał od razu na dzień dobry pierwszy skład, czy trzeba będzie mocno powalczyć? Nie, na dzień dobry pierwszego składu nikt nie ma. To tak w piłce nie funkcjonuje, ale no liczę, że równo z pierwszym treningiem wejdę do zespołu mocno, pokażę wszystkie swoje dobre strony, a jeżeli będę grał tak, jak potrafię, to jestem spokojny.
A nie żal ci tego, że Lech teraz będzie grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów? Za chwilę losowanie, poznamy rywala Kolejorza. Ty walczyłeś, zdobyłeś Mistrzostwo Polski, jesteś mistrzem Polski. To nie żal ci trochę tego, że no, chociażby takie zespoły być może jak CFR Cluj, tak, HJK Helsinki, może Sheriff Tiraspol w pierwszej rundzie, no i ciebie tu nie będzie. No wiadomo, że przed Kolejorzem piękna przygoda w europejskich pucharach i niech ona trwa jak najdłużej. Ale tak jak już powiedziałem, Lech Poznań to na tę chwilę jest dla mnie zamknięty temat i skupiam się na Jagiellonii, a kibicować Kolejorzowi będę cały czas i będę śledzić właśnie z kim będzie grał, jak będzie grał i oby jak najlepiej. Jasne, że tak. A zdradź nam proszę, bo tutaj ja we wstępie do naszej rozmowy powiedziałem, że będziesz grał z numerem 72. Twój wybór? Tak, to jest mój wybór. No, historia tego jest taka, że mój przyjaciel Tymek Puchacz, który grał w Lechu z numerem 27, przeszedł później do Unionu i teraz tak był piłkarzem w Turcji w Trabzonie i tam wybrał numer 72. 27 w Jagiellonii było zajęte, więc naturalnym wyborem było, że wezmę 72. Jasne, no oczywiście mam nadzieję, że ten numer przyniesie tobie wiele szczęścia i oczywiście same dobre sukcesy właśnie z numerem, tym właśnie numerem na plecach. A powiedz mi, może nam zdradzisz tutaj szczegóły, skoro wybrałeś Jagiellonię, czy miałeś inne oferty na stole? Tak, były jakieś inne rozmowy i gdzieś tam menedżerowie rozmawiali z innymi klubami, ale Jagiellonia była najbardziej konkretna. Też mogę zdradzić, że był temat mojego przejścia do Jagiellonii już w zimę. Bardzo dużo się działo w ostatnim dniu okna transferowego, ale no tam się nie udało do tego dopiąć wszystkiego, zabrakło czasu może trochę i no po prostu się nie udało, ale też już wtedy wiedziałem, że Jagiellonia jest najbardziej konkretna, zdecydowana i tak jak powiedziałem już najbardziej przekonująca i myślę, że to jest dobry wybór. Mhm. A były kluby na przykład z Bundesligi, które pytały o ciebie? Nie, z Bundesligi nie. Wiadomo, że takie kluby obserwują piłkarzy, którzy grają regularnie w Ekstraklasie i mam nadzieję, że w Jagiellonii tak będę grać właśnie regularnie i wtedy już wszystkie ligi są otwarte dla młodego piłkarza. Kierunek marzenie Mateusza Skrzypczaka? Marzenie każdego piłkarza to jest gra w reprezentacji i takie jest również moje marzenie. Jeżeli chodzi o piłkę klubową, to każdy chce grać w najlepszych ligach na świecie, w angielskiej. Myślę, że ta angielska jest najlepszą ligą moim zdaniem i bardzo chciałbym tam kiedyś grać. Teraz moje marzenie to grać jak najlepiej w Jagiellonii. Niech Jagiellonia będzie jak najwyżej w tabeli. I mam też marzenia związane z Lechem, do których właśnie powiedziałem, że kiedyś chciałbym wrócić. Oczywista sprawa. Wiadomo, że teraz nowy sezon przed tobą. Powiedziałeś nam, że już w poniedziałek zaczynasz przygotowania. Jutro wyjeżdżasz do Białegostoku. Zatem tym bardziej dziękuję tobie, że znalazłeś czas w ostatni dzień twojego pobytu w stolicy Wielkopolskiej, żeby przyjść do studia WTK. Opowiedz trochę więcej. I teraz zaczynacie w poniedziałek już cykl przygotowań z Jagiellonią. Czy wyjeżdżacie gdzieś za granicę? Tak. Znaczy tak, zaczynamy w poniedziałek. Wszystkie testy, wiadomo, biegowe. Będą nas tam sprawdzać trenerzy. Tydzień trenujemy na miejscu w Białymstoku i później, właśnie co jest takie trochę zabawne, przyjeżdżamy do Opalenicy. I będziemy w tym samym czasie, w tym samym hotelu na obozie co Lech Poznań. Gramy też sparring z Lechem, więc przygotowujemy się w Opalenicy. Później wracamy do Białegostoku i pierwszy mecz gramy u siebie z Piastem Gliwice. Mm-hmm. Rozumiem, że to jest bardzo ważny okres także dla ciebie. No wiadomo, chcesz się pokazać, chcesz błysnąć. Ja nie widzę innej możliwości ciebie walczącego o pierwszy skład, znając ciebie. Wiadomo, że w Lechu też zawsze walczyłeś jak tylko się da. No to zaprocentuje na pewno w przyszłości. Przecież jesteś młodym graczem. A powiedz, ten Białystok mnie tak bardzo interesuje. Wiadomo, że tam też jest piękny rynek. Białystok bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Czy Białystok to jest takie miasto, które daje, czy oferuje dużo też tobie jako człowiekowi, w którym będziesz mógł sobie, nie wiem, mieszkać i chociażby też jakoś miło spędzać czas? Białystok daje mi wszystko, czego ja w życiu potrzebuję. No oprócz rodziny, która zostaje w Poznaniu, moja mama, mój brat będą daleko ode mnie, ale no tak się to wszystko toczy, że wyjeżdżam, a w Białymstoku mam wszystko i widziałem bazę treningową, jest piękny stadion, boiska, siłownia, szatnia, czyli wszystko to, co ja potrzebuję w tym momencie w życiu mam.
zagwarantowane i szczerze nie mogę się doczekać, kiedy tam po prostu będę mógł trenować i z dnia na dzień się rozwijać. Czyli rozumiem, że jakbyś miał porównać na przykład bazę, to co oferuje Lech Poznań młodym piłkarzom, a to co zobaczyłeś w Białymstoku, duża jest różnica na korzyść Lecha? Szczerze ciężko mi powiedzieć. Też nie poznałem tak wszystkich jeszcze tych tam zakątków w Białymstoku, żeby aż tak pełnie się wypowiedzieć, ale na pewno Lech ma świetną bazę i tutaj w Poznaniu piłkarzom niczego nie brakuje, ale w Białymstoku na pewno też. Tobie mogę powiedzieć, Mateusz, że ja mam rodzinę w Białymstoku. Moja babcia mieszka w Białymstoku, mam kuzynki w Białymstoku i często tam bywam. Muszę tobie powiedzieć, że ludzie są bardzo mili, otwarci i na pewno przywitają cię i po prostu są życzliwi i pomocni. To mogę ci na pewno powiedzieć, bo sam rodzinę tam mam. Zatem pod tym względem na pewno będzie okej. Wierzę, że piłkarsko, tak jak sam powiedziałeś, mocno chcesz się rozwinąć i pokazać, że Mateusz Skrzypczak nadaje się jak najbardziej do reprezentacji Polski. Teraz wiemy, że przed Jagiellonią też sezon podczas którego będziecie walczyć. No właśnie, czy ty już usłyszałeś, jakie są cele w twoim nowym zespole? Czy to jest utrzymanie się, czy to jest środek tabeli, czy może walka o jakoś górne lokaty? Nie, takich jasnego celu jeszcze nie słyszałem, jaki jest postawiony przed drużyną. Myślę, że to wszystko zależy też, jak drużyna finalnie będzie skomponowana, ale myślę, że musimy grać o zwycięstwo w każdym meczu i ja taki cel przed sobą, przed drużyną stawiam, tak można powiedzieć, że byśmy grali o zwycięstwo w każdym meczu, a zobaczymy, co wyjdzie na koniec. A gdyby tak się zdarzyło, że będzie mecz Lech Poznań, Jagiellonia, Białystok, Mateusz Skrzypczak pierwszy skład i dochodzi do takiej sytuacji, że wiesz, masz ten ułamek sekundy, gdzie możesz cofnąć nogę, żeby chociażby Kolejo strzelił bramkę, zrobisz to? Nie, nie cofnę nogi nigdy, jestem piłkarzem Jagiellonii. Lechowi życzę z całego serca wszystkiego dobrego, ale dam z siebie 200%, jeżeli będę grał przeciwko Lechowi. Nic dziwnego, piłkarz profesjonalny, także, że Lecha ma w sercu, ale jak sami państwo słyszycie, nogi nie odstawi. No i oczywiście te zgodne pochwały, no bo wiadomo, że profesjonalnym piłkarzem się jest. Na szybko jeszcze takie jedno pytanie, gdybyś był uprzejmy. Jakieś plotki transferowe? Ktoś do Lecha przychodzi? Może słyszałeś? Coś tam słyszałem, ale plotki nie będą plotkami i zobacz, czekamy na oficjalne wieści. Okej, rozumiem. Nowy bramkarz już jest w Poznaniu, bo słyszałem, że jest. Tak, jest. Artur z Ukrainy? Tak, jest i przechodzi chyba testy medyczne z tego, co wiem, więc oby je zdał i był piłkarzem Lecha. Trzymamy kciuki za to. Szanowni państwo, w tej chwili w studiu na żywo Mateusz Skrzypczak, piłkarz już Jagiellonii Białystok, no ale oczywiście jest mistrzem Polski z Lechem Poznań, nikt mu tego nie zabierze. Mateusz, pięknie dziękuję tobie, że byłeś z nami tutaj w studio w ten ostatni dzień pobytu w Poznaniu. Życzę tobie, tak jak chyba my wszyscy tutaj w Poznaniu, dużo radości z gry w Jagiellonii, oczywiście sukcesu i wracaj do nas, by na ciebie Mateusz czekamy i widzimy się w reprezentacji na pewno też. Bardzo dziękuję. Mateusz Skrzypczak, Jagiellonia Białystok, mistrz Polski z Lechem Poznań, był Państwem moim gościem. Nasza rozmowa znajdzie się już niedługo na wtk.pl. Koniecznie musicie Państwo też ją jeszcze raz obejrzeć, zobaczyć i posłuchać Mateusza. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę, ale proszę być razem z nami już niedługo. Ciąg dalszy programu, ciąg dalszy wieczoru WTK. Do zobaczenia.